Zaskakująco rozpoczął się mecz w Krakowie. W 12 minucie drużyna Primorie Ajdowszczyna objęła prowadzenie po strzale Miti Zatkowicza i miała nadzieję na odrobienie dwubramkowej straty sprzed dwóch tygodni. Jednak bardzo słabo grająca do przerwy Wisła zdołała szybko odpowiedzieć bramką zdobytą z rzutu karnego przez Macieja Żurawskiego. W drugiej połowie dominacja krakowskiego zespołu była już całkowita. Żurawski zaliczył jeszcze jedno trafienie oraz kilka asyst przy bramkach swych kolegów. Oprócz niego na listę strzelców wpisali się także Kalu Ucze, Mariusz Job, Paweł Brożek i Maciej Stolarczyk. Podopieczni trenera Henryka Kasperczaka wygrali z wicemistrzami Słowenii aż 6-1 i po zwycięstwie również w pierwszym meczu 2-0 bez problemów awansowali do drugiej rundy Pucharu UEFA.